Prezydent Ukrainy chce zakazu wjazdu dla rosyjskich obywateli do strefy Schengen. Prezydent Ukrainy mówi jasno, Rosja to państwo terrorystyczne, a z terrorystami postępuje się w sposób radykalny. I dlatego, jak podkreślał, trzeba podjąć stanowczą decyzję. Decyzję o zakazie podróżowania dla rosyjskich obywateli. Należy zapewnić, że rosyjscy mordercy i zwolennicy terroryzmu państwowego nie będą korzystać z wiz Schengen. Zełenski podziękował Republice Czeskiej, państwom nadbałtyckim i innym państwom europejskim za podniesienie tej kwestii na forum Unii Europejskiej. Sprzeciw już płynie z Niemiec oraz z szeregów Komisji Europejskiej. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował też, że po raz kolejny telefonicznie rozmawiał z papieżem Franciszkiem. Podziękowałem papieżowi Franciszkowi za wsparcie dla Ukraińców. Rozmawialiśmy o tym, co możemy razem zrobić, aby przywrócić pokój w kraju. Poinformowałem go o sytuacji na froncie i o nieustannych próbach Rosji podniesienia poziomu terroru. Zgadza się i wspiera nas. Ojciec Święty deklarował w wywiadzie dla Reutera, że chciałby odwiedzić Ukrainę po swojej pielgrzymce do Kanady. Dyplomaci ukraińscy spodziewają się wizyty we wrześniu przed pobytem Ojca Świętego w Kazachstanie. Konkretny termin do tej pory nie został jednak ustalony. Tymczasem Rosja nie ustaje w swoich atakach. We wczorajszym wieczornym ostrzale Kramatorska w obwodzie donieckim zginęły dwie osoby, 13 zostało rannych. Siły ukraińskie odparły natomiast rosyjską ofensywę na kilku kierunkach.